To już kolejna, siódma edycja konkursu z prawa podatkowego Ernst & Young & Tax. Po raz kolejny także my towarzyszymy studentom w ich zmaganiach. Teraz zapytamy ich, jakie mieli motywacje, żeby tu przybyć i jak czują się przed ogłoszeniem wyników konkursu. Dlaczego zgłosiliście się do konkursu? Zgłosiliśmy, bo chcieliśmy spróbować po prostu swoich sił i tego, na co nas stać. No i cieszymy się, że zaszliśmy tak daleko. Jeśli chodzi o znajomość z drugim zespołem, myślę, że jest dosyć dobra. Razem działamy na uczelni w sekcji prawa podatkowego, także stąd na pewno to nasza znajomość. A jeśli chodzi o znajomość prawa podatkowego, to myślę, że to jest dobrze powiedziane, że nie da się do końca go poznać ze względu na jego obszerność, różnorodność i wciąż zmieniające się przepisy. Ale na tyle, ile można, to staramy się jakoś radzić sobie z tym. Czy macie jakieś przewidywania co do tego, jak poszła Wam rozprawa? Myślicie, że możecie wygrać ten konkurs? Chcielibyśmy przede wszystkim pogratulować świetnego występu drużynie przeciwnej, tak jak już tutaj zostało wspomniane. Zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znamy się dość dobrze z sekcji prawa podatkowego. Zobaczymy, jak wyjdzie, już niedługo powinien zostać wydany werdykt jury, czy raczej sądu. Jesteśmy pełni nadziei mimo wszystko. Jeżeli chodzi o samą rozprawę, to jest dla nas taka pierwsza możliwość uczestniczenia w takiej właśnie rozprawie, także dla nas to było nowe doświadczenie zupełnie. Bardzo ciekawe, myślę, że bardzo pouczające. No i jeżeli chodzi o samo jury, które słuchało nas i które zadawało ciekawe pytania, myślę, że to też było istotne. Poziom był naprawdę, myślę, wyrównany i nie wiem, jaki będzie wynik tego konkursu, ale myślę, że najważniejsze jest to, że naprawdę świetnie się bawiliśmy, znamy się bardzo dobrze, także myślę, czy wygramy my, czy wygra zespół Lewiatan, to nie ma znaczenia, po prostu świetnie się bawiliśmy. Czym jest konkurs Young Tax i co daje on studentom? Jak wiadomo, mam nadzieję powszechnie, w Ernst & Young zaczynamy poziom wyżej. Częścią tego motta jest organizowany od 7 lat konkurs pod nazwą Ion Tax. Organizatorem jest firma Ernst & Young, a konkretnie rzecz biorąc dział doradztwa podatkowego Ernst & Young. Konkurs jest przeznaczony dla studentów prawa i ekonomii, ale nie tylko dla takich studentów, także dla tych studentów, którzy interesują się prawem podatkowym i chcieliby swoją przyszłość, karierę zawodową związać z doradztwem podatkowym. Cechą charakterystyczną konkursu jest to, że staramy się po stronie merytorycznej mieć zarówno praktyków prawa, teoretyków, przedstawicieli akademii, jak również osoby związane z orzecznictwem czy też piśmiennictwem podatkowym. Jakie ma Pan wrażenia po tym konkursie i co taki konkurs może dać studentom? Może dać po pierwsze dotknięcie żywego prawa i to na tych szczeblach konkursu, które już miały miejsce wcześniej, jak i na spotkaniu dzisiejszym, gdzie rzeczywiście złożone, trudne pytania były świetnie rozwiązywane przez kolegów uczestników, a rozprawa, jak można stwierdzić, wszyscy uczestnicy jury tak stwierdzają, stała na wysokim poziomie, porównywalnym do tego, co dzieje się w sądzie. Poziom jest niewątpliwie wysoki, widać to. Bardzo istotne jest to, że w samym finale studenci muszą jednak wykazać się pewną wiedzą praktyczną. Zadanie jest niezwykle trudne, w ciągu 30 minut trzeba przygotować odpowiedzi właściwie na kwestie, co daje taki konkurs. To jest niewątpliwie możliwość weryfikacji własnej wiedzy, to jest również jakaś forma samokształcenia się. Myślę, że on przede wszystkim jednak daje pewność tego, co się robi. Jednak to procentuje w przyszłości. Jest to znakomita szkoła dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z prawem podatkowym w szczególności. Jak wyglądały Wasze przygotowania do konkursu i co myślicie o samym konkursie, który został zorganizowany dzisiaj? Szczerze mówiąc, w konkursie bierzemy udział już po raz trzeci rok z rzędu, ale nigdy nie udało nam się jeszcze dojść do etapu centralnego. Więc same przygotowania, no cóż, przez te 3 lata konsekwentnie przygotowaliśmy do poprzednich etapów, więc jest to w pewnym sensie efekt, wypadkowa wiedzy, którą zdobyliśmy przez ten czas. Dlaczego dziewczyny z Poznania przyjechały na konkurs podatkowy Ernst & Young? Ponieważ chciały się czegoś nowego nauczyć, zdobyć nowe doświadczenie. Na pewno to jest doskonała okazja, żeby poznać się z jakimiś ciekawymi przypadkami z życia praktycznego. Konkurs nie był trudny, ale rzeczywiście trzeba mieć wiedzę bardzo dokładną, dotyczącą wąskiej dziedziny, bo
kilku wybranych podatków, ale naprawdę trzeba znać wszystkie artykuły. To jest dobre wyjście do studentów, jeżeli chodzi o nawet o pokazanie, jak firma działa, jak funkcjonuje i do zachęcenia studentów, żeby brali po prostu udział w takich rzeczach. Jeżeli tylko będzie taka okazja, to myślę, że damy radę i zgłosimy się w przyszłym roku. Natomiast zabawa jest naprawdę przednia i bardzo polecamy, bo doświadczenie zdobyte tutaj jest naprawdę znakomite. I myślę, że każda z nas, mimo tego, że nie jesteśmy na podium, jest bardzo zadowolona z dnia dzisiejszego. Zapraszamy do udziału w konkursie. Za chwilę będzie ogłoszenie wyników i wypytamy zwycięską drużynę, jak czują się z tą wygraną. Po wielu miesiącach zmagań i po bardzo trudnym i żmudnym dniu dzisiejszego finału nasze jury podjęło decyzję przyznać pierwsze miejsce zespołowi Lewiatan. Jakie macie teraz wrażenia już na świeżo po wynikach? Wrażenia wiele się nie zmieniły, może jesteśmy teraz troszkę już bardziej spokojni i zrelaksowani, ale podtrzymujemy poprzednie stanowisko, bardzo nam się podoba, jest to świetna przygoda, dobra okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę. Stwierdziłam, że jak wygram, to pójdę do Złotych Tarasów i kupię sobie piękną sukienkę. Raczej z pięknej sukienki zrezygnuję, natomiast zastanowię się nad wsparciem ministra finansów w łataniu dziury budżetowej. To jest fantastyczna inicjatywa i warto polecać ją innym studentom, ponieważ jest fantastyczna atmosfera, fantastyczne emocje, fantastyczna rywalizacja i fantastyczni ludzie. Naprawdę serdecznie polecam wszystkim. Nagrody rozdane, finaliści już na bankiecie. 7. edycja Ernst & Young Ion Tax za nami. Zapraszamy na kolejne edycje tego konkursu i wszystkie inne konkursy Ernst & Young, na których my oczywiście będziemy obecni.